19 października wspominamy świętego Piotra z Alcantary, prezbitera. Juan Garavito y Wilela de Sanabria urodził się w 1499 roku w Alcantarze na zachodzie Hiszpanii. Pochodził z arystokratycznej rodziny. Jego ojciec Pedro Garavita był gubernatorem. Jego matka natomiast, Maria Villela de Sanabria, była szlachcianką. Juan studiował gramatykę i filozofię w rodzinnym mieście, a następnie prawo na Uniwersytecie w Salamance. W 1515 roku, mając zaledwie 16 lat, ukończył studia i wstąpił do zakonu braci mniejszych, przyjmując imię Piotr. Sześć lat później został wysłany do Badajos, gdzie właśnie ufundowano nowy klasztor. Święcenie kapłańskie otrzymał w 1524 roku. Wyróżniała go ogromna surowość życia. Był gwardianem klasztorów w Badajos i Plasencji, a wkrótce prowincjałem nad wszystkimi klasztorami Franciszkanów obserwantów w Hiszpanii i Portugalii. Pełniąc ten urząd dążył do przywrócenia surowych zasad w zakonie. Podczas kapituły w Plasencji w 1540 roku zaprezentował konstytucję dla członków ściślejszej obserwacji. Gdy spotkało się to z gwałtowną opozycją, zrezygnował z urzędu i udał się wraz ze świętym Janem z Avila do Eremu w górach Arrabida w Portugalii. Obaj dołączyli do przebywającego w odosobnieniu ojca Martina da Santa Maria. Bardzo szybko do Eremitów franciszkańskich przyłączali się nowi naśladowcy. W ten sposób powstały niewielkie wspólnoty, z których ukonstytuowała się w 1560 roku prowincja franciszkańska ściślejszej obserwacji. Piotr został wybrany magistrem nowicjuszy i gwardianem klasztorów Palais. W 1553 roku ojciec Piotr powrócił do Hiszpanii. Początkowo przebywał w odosobnieniu, a następnie odbył boso daleką podróż do Rzymu, gdzie w 1554 roku otrzymał pozwolenie papieża Juliusza II na zreformowanie życia zakonnego poprzez wprowadzenie pierwotnej reguły franciszkańskiej. Na mocy tego pozwolenia mógł zakładać na Półwyspie Iberyjskim ubogie konwenty, które znalazły się pod jurysdykcją generała franciszkanów konwentualnych. W 1562 roku założona przez Piotra z Alcantary prowincja została podporządkowana generałowi obserwantów. Z czasem powstały kolejne, dwie nowe kustodie: świętego Jana chrzciciela w Walencji oraz świętego Szymona w Galicji. Piotr założył też klasztory w Perdosa, Plasencia i w innych miejscowościach. Zakonnicy z tej nowej, zreformowanej gałęzi, nazywani alkantarystami, dotrwali do Unii braci mniejszych obserwantów, która miała miejsce w 1897 roku. Ojciec Piotr przyjaźnił się ze świętą Teresą z Awili, reformatorką zakonu karmelitańskiego. Przez pewien czas był jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym. To właśnie on miał duży udział w odnowieniu tego zakonu. Po śmierci ukazał się Teresie i powiedział: Oszczęśliwa pokuto, która wyjednała śmiłaskę chwały niebieskiej. Nawet król Jan III wybrał Piotra na swojego spowiednika. Bóg obdarzył go cierpliwością, z której słynął w całej Hiszpanii. Miał też dar czynienia cudów, między innymi potrafił chodzić po wodzie, prorokowania oraz mistycznych ekstaz. Jego życie odznaczało się szczerym pragnieniem i praktyką życia w ubóstwie. Spał cztery godziny na dobę w pozycji siedzącej, przez cały rok chodził boso i zachowywał ustawiczny post. Był jednym z wielkich kaznodziejów i mistyków żyjących w Hiszpanii w XVI wieku. Pozostawił wiele pism, w których opisał także swoje przeżycia duchowe. Zmarł 18 października 1562 roku w opinii świętości w infirmerii Klasztoru Franciszkańskiego w Arenas de San Pedro. Jego relikwie znajdują się w kościele ufundowanym przez hiszpańskiego króla. Relikwiarz zawierający część szczątków św. Piotra z Alcantary znajduje się w klasztorze franciszkanów św. Idziego i św. Bernardyna w Głubczycach. Piotr został beatyfikowany przez papieża Grzegorza XV w 1622 roku, a papież Klemens IX kanonizował go w 1669. Dekretem Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 1826 roku Piotr z Alcantary ogłoszony został patronem Brazylii a w 1962 roku Estremadury jest również patronem diecezji Coria cáceres w Hiszpanii, a także polskiej prowincji Matki Bożej Anielskiej, ojców Franciszkanów Reformatorów z Krakowa. Świętego Piotra z Alcantary wzywa się podczas złośliwej gorączki. Jest też opiekunem Straży Nocnej z racji swego ciągłego czuwania. W ikonografii przedstawiany jest w brązowym habicie franciszkańskim, przepasanym białym sznurem cingulum z trzema węzłami symbolizującymi śluby zakonne, posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Piotr najczęściej obejmuje duży krzyż, który jest symbolem umiłowania ducha, pokuty i umartwienia, a także cierpliwości i wytrwania pomimo przeciwności losu. Według udokumentowanej tradycji to właśnie święty Piotr z Alcantary wprowadził zwyczaj stawiania krzyży misyjnych w parafiach, które przeżywają lub odnawiają misje święte. Ogromna rzeźba przedstawiająca świętego mistyka znajduje się we wnętrzu Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie wśród założycieli zakonów i zgromadzeń zakonnych. Jednym z piękniejszych przedstawień świętego jest obraz Giovanniego Battisty Pittoniego, apoteza świętego Hieronima ze świętym Piotrem z Alkantary. Obraz ten przechowywany jest w National Galleries of Scotland. W wielu franciszkańskich klasztorach znajdują się przedstawienia świętego, obrazy, rzeźby i witraże. Módlmy się, Boże, dzięki Twojej łasce święty Piotr wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Sprawdza Jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wie to. Wie Wszyscy święci święte Boże.